serdecznie. Na samym początku oczywiście zapraszam Was do subskrypcji i do lajkowania, będzie mi bardzo miło. Natomiast ja, wykorzystując czas, kiedy jestem w trasie, postanowiłam nagrać taki trochę osobisty materiał dotyczący tego, jak z ekonomistki stałam się stylistką paznokci i trenerem mentalnym. A jest to ściśle związane też z tematem pasji i jest to ściśle związane z tematem determinacji, ściśle związane z tematem zmiany pracy, czyli zmiany swoich preferencji zawodowych. Pomyślałam sobie, że jest to dosyć ważny teraz temat i może będzie dla Ciebie inspiracją pod kątem tego, że żyjemy w czasach bardzo, bardzo zmiennych i tak naprawdę ta rzeczywistość, która nas otacza, trochę skłania nas, nie chciałabym powiedzieć, że zmusza, ale bardzo często prowokuje nas właśnie do takiej elastyczności, jeśli chodzi o sprawy zawodowe. Dlatego taka otwartość, zarówno mentalna, jak i otwartość serca, i otwartość na te swoje talenty i dary, które masz, może przynieść Ci fajne wskazówki. Słuchajcie, ja tak naprawdę z wykształcenia jestem magistrem ekonomii i wybierając kierunek studiów, nie wiedząc jeszcze, co chcę robić, kierowałam się głównie tym, czego lubię się uczyć. I lubiłam bardzo uczyć się języków obcych, to mi przychodziło łatwo. Uwielbiałam angielski, niemiecki, dlatego wybrałam kierunek handel zagraniczny. No i takie studia skończyłam. Natomiast na trzecim roku studiów, w wakacje, moja mama, zainspirowana chyba tym, że ja się wiecznie tymi paznokciami bawiłam, lubiłam po prostu malować paznokcie, ciągle sobie tam zmywałam, malowałam, tak naprawdę już w liceum, pomyślała sobie, że wyśle mnie na kurs stylizacji paznokci. I wiecie co, ja na tym trzecim roku studiów, natomiast studia były 5-letnie, na tym trzecim roku studiów, gdy zrobiłam ten kurs, ja już od tamtej pory wiedziałam, co będę robić. Natomiast zaczęłam te studia, mojej mamie zależało na tym, żebym skończyła te studia, dlatego je skończyłam. Natomiast wiedziałam, że ja będę chciała pracować jako stylistka paznokci. Słuchajcie, to było wszystko podyktowane sercem i intuicją, bo kompletnie, gdybym miała tak logicznie zastanawiać się nad moją decyzją, to była ona absurdalna. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że gdy ukończyłam 5. rok studiów, obroniłam się i ja już wtedy miałam dziecko, moja córka miała pół roku chyba, tak, pół roku moja córka miała, kiedy się broniłam i gdy kończyłam studia, wtedy banki, a ja jestem magistrem bankowości, przeżywały swój rozkwit. Pracę w banku, dostać pracę w banku, to był naprawdę prestiż, to były naprawdę fajne pieniądze, to były naprawdę duże możliwości rozwojowe. Wiem, bo moja siostra przez wiele, wiele lat właśnie w banku pracowała. Więc dokładnie wiedziałam, jakie tam są możliwości. I wyobraźcie sobie, że będąc magistrem bankowości, mając wykształcenie ekonomiczne, nie złożyłam ani jednego CV do banku. Natomiast złożyłam jedno, jedyne CV do studia urody. Na stanowisko, oczywiście, wtedy to była manikiurzystka. Dzisiaj się nazywa tak ładniej stylistka paznokci. I gdy złożyłam te CV, pomyślałam sobie, okej, ja składam w to miejsce CV, jeśli się nie dostanę, wtedy będę myślała, co mam robić dalej, czy szukać pracy w banku, czy szukać innych możliwości. Natomiast ja złożyłam to CV, oczywiście nie wiedząc, czy się dostanę, ale z tak głębokim wewnętrznym przekonaniem, że jeśli
robisz coś z serca, jeśli kochasz to, co robisz, to po prostu musi ci się udać. Schody, ja wiedziałam, że będą schody, natomiast wiedziałam, że to musi kliknąć. I słuchajcie, ja się nie dostałam oczywiście przy pierwszym naborze, dlatego że moje wykształcenie kompletnie nie mówiło nic o moich umiejętnościach związanych z kosmetyką, dlatego nie dostałam się przy pierwszym naborze. Natomiast to w ogóle nie, to mnie nie podłamało, to nie sprawiło, że się załamałam, że odpuściłam, nie. I ja pomyślałam sobie, że przecież gdy nie poszło mi za pierwszym razem, wymyśliłam sobie kolejną taką mentalną wskazówkę dla siebie, że skoro się nie dostałam za pierwszym naborem, a zatrudnienie dostaje się przeważnie na 3 miesiące, tak? 3 miesiące jest okres próbny, więc myślę sobie, ja nie wiem, co się wydarzy po drodze, ale ja na pewno będę tam pracować. Po prostu. 3 miesiące jest okresu próbnego, ja nie wiem, czy ta dziewczyna, mówię, w ciążę zajdzie, czy ona gdzieś wyjedzie, co się wydarzy, nie wiem, ja będę tam pracować. I ja o tym oczywiście zapomniałam z takim głębokim przekonaniem, ale oczywiście o tym zapomniałam, zresztą miałam małe dziecko, miałam się czym zajmować, miałam się kim opiekować, więc to nie było tak, że siedziałam i tam pilnowałam tych telefonów, nie, miałam mnóstwo zajęć. I słuchajcie, pewnego dnia dzwoni do mnie telefon. Ja wchodzę wtedy pod prysznic i dzwoni do mnie telefon. Dzień dobry, składała Pani do nas CV, zapraszamy na rozmowę do naszego salonu. Zadzwoniła do mnie szefowa salonu, do którego aplikowałam i gdzie starałam się o pracę. Gdy zadzwonił do mnie ten telefon, ja byłam pewna już na 100%, mimo tego, że nie byłam jedną, jedyną osobą, którą zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną, że ja dostanę tą pracę. Słuchajcie, ja od dziecka mam potwierdzenia tego, że jeśli naprawdę masz w sobie determinację, masz w sobie pasję, a to, co chcesz osiągnąć, płynie z twojego serca, to jest tylko kwestią czasu. To nie jest kwestią, że ci się to nie uda, że ty tego nie będziesz mogła zrealizować, czy mógł zrealizować. To jest kwestią czasu i to jest kwestią twojej wytrwałości, to jest kwestią też twojej elastyczności, żeby się nie spinać, tylko żeby tak bardzo w to wierzyć, ale z taką lekkością w to wierzyć, że to musi się po prostu stać, musi się zrealizować, a jeśli nawet nie to konkretne, to wtedy otrzymujesz coś, co jest na pewno znacznie, znacznie lepsze dla ciebie, natomiast idzie to zawsze w kierunku spełnienia, twojego spełnienia. No i oczywiście dostałam tą pracę i w taki sposób z ekonomistki stałam się stylistką paznokci. Ich oczywiście przechodziłam wiele jeszcze schodów po drodze, które były dla mnie wymagające, które wymagały ode mnie wytrwałości. Często płakałam, natomiast nie poddawałam się, bo wiecie, że jak robicie coś z pasją, jak robicie coś i to Wam sprawia radość i przyjemność, to sprawia, że nie potrzebujecie dodatkowej motywacji, nie potrzebujecie, każdy z nas potrzebuje czasami wsparcia, ale nie potrzeba tego w takich ilościach i w takim, nie domagacie się tego, dlatego że to płynie z Was. Ta pasja pobudza determinację, a determinacja to nic innego jak wytrwać, jak wytrwałość w tym swoim celu. W ten sposób stałam się z ekonomistki stylistką paznokci. Moja droga jako stylistki paznokci trwa już 16 lat, 17 prawie i oczywiście od zatrudnienia, gdzie przez 3 lata, słuchajcie, wspomnę Wam tylko o tym, przez 3 lata pracowałam w tym salonie, moim wymarzonym salonie, zarabiałam 700 zł, wtedy płaciłam mojej opiekunce, pamiętam, 450 zł, więc dla mnie zostawało 300 zł. I słuchajcie, to nie sprawiło, że ja się poddałam, to nie sprawiło, że powiedziałam, że mi się to nie opłaca, bo ja wiedziałam, że to jest etap przejściowy, że to jest moment, w którym ja się rozwijam do dalszych
etapów mojego życia i mojej pracy. I oczywiście tak się stało. I oczywiście po kilku latach, gdzieś po 3 latach, zaczęłam zarabiać naprawdę dobre pieniądze, które sprawiły, że jestem, że założyłam swoją działalność, że jestem niezależna, że mogłam sobie naprawdę pozwolić na fajne życie. Natomiast co się wydarzyło, jaka w takim razie była droga, że ze stylisty paznokci stałam się trenerem mentalnym. Ja zawsze idę za głosem serca, ja zawsze idę też za talentami swoimi, za darami, które ja uważam, że to jest dar, który otrzymałam, i szkoda by było to zaprzepaścić, bo skoro zostaliśmy obdarowani jakimiś talentami, każdy z nas je ma. Ja na przykład kochałam malować paznokcie, robiłam to bardzo dokładnie, robiłam to dobrze, byłam bardzo skrupulatna. Zresztą z pokolenia na pokolenie w mojej rodzinie kobiety są uzdolnione manualnie, może nie jakoś artystycznie bardzo, natomiast moja babcia była krawcową, moja mama miała w ogóle też dryg do szycia, do strzyżenia, do układania kwiatów, więc gdzieś tam takie te zdolności manualne mamy w naszej rodzinie. I słuchajcie, mamy jeszcze jedno. Mamy taki dar mówienia, mamy dar inspirowania ludzi, poprawiania ludziom samopoczucia. I ja zawsze wiedziałam, że bardzo motywuję, potrafię wspierać bliskich mi ludzi, przyjaciół. Zresztą często mi to mówili, natomiast nigdy nie odbierałam tego jako coś, co mogłoby się stać moją pracą, moim zawodem. I wykonując moją pracę stylisty przez wiele, wiele lat, otrzymywałam standardowo ciągle takie komunikaty, że kurczę, bez tych twoich paznokci to może ja jeszcze bym przeżyła, ale bez rozmowy z tobą to nie. Ja jak wychodzę od ciebie, to od razu czuję się lżejsza. Boże, jak ty potrafisz mi poprawić humor. Boże, jak ty potrafisz mi zmienić moją energię. Jak ty potrafisz rozmawiać, żeby pokazać mi inną perspektywę. I gdy kilka lat słyszysz takie komunikaty na swój temat, ty też na pewno słyszysz takie komunikaty, że jest w tobie coś, nie wiem, wow, ale ty jesteś stanowcza, ale ty potrafisz się świetnie komunikować, ale ty szybko sprzedajesz, ale ty masz talent do zabawy z dziećmi, ale ty fajnie robisz różne rzeczy takie plastyczne. Każdy z was na pewno ma coś takiego, ma taki talent, tylko że nie wiecie, że możecie to przerodzić na swoją pracę i możecie z tego zrobić także sposób na życie. Natomiast ja zaczęłam się temu przyglądać, dlatego że dla mnie psychologia to obok kosmetyki był drugi konik w moim życiu, czyli jak wybierałam studia, to rozważałam kosmetologię, rozważałam właśnie handel zagraniczny, bo to były języki, które kochałam się uczyć, i rozważałam psychologię, gdyż od dzieciństwa, o Jezu, na maksa interesowałam się mentalnością, umysłem, czytałam, dowiadywałam się o tym, co nieznane, czego nie widzimy, czego nie uczą nas w szkole. Książki na ten temat to po prostu pochłaniałam, chociaż kiedyś, 20 lat temu, były one praktycznie niedostępne. Ciężko było mi znaleźć jakąkolwiek książkę na temat potwierdzenia tego, że w naszym życiu jest coś więcej niż tylko widzimy. W naszym życiu jest coś więcej niż tylko co uczą nas w szkole, czy uczą nas rodzice. Że nasze możliwości, nasz potencjał jest znacznie wyższy niż przekazują nam pokolenia, niż przekazują nam media, czy wszystkie jakiekolwiek inne źródła informacji, do których mamy dostęp. Więc to było dla mnie mega ciekawe i ja po prostu się chciałam tego uczyć, ja się lubiłam tego uczyć. Dlatego, kochani moi, gdy odczytywałam takie komunikaty, a tak naprawdę w stylizacji paznokci osiągnęłam wszystko na pewnym poziomie, czyli tak, mam swój salon, świetnie prosperujący, jestem gabinetem, no takim, jest oprócz tego, że jesteśmy gabinetem urody, stylizacji paznokci i rzęs, to prowadzimy też akademię szkoleniową, czyli jestem też szkoleniowcem w tej materii. To słuchajcie, kolejnym etapem mogło być to, że zacznę brać udział w mistrzostwach, startować w mistrzostwach, tak? Czyli przygotowywać się do tego, żeby zdobywać puchary. I w tym momencie miałam taką
taki dylemat i wewnętrzną zagadkę, bo sobie myślę, kurczę, co mi to da? Co mi to da ten puchar, czyli ten rok moich przygotowań, startowania w mistrzostwach i to wszystko? No da mi jakiś kolejny prestiż, da mi statuetkę, da mi być może większą możliwość zarabiania na szkoleniach. Ale czy to jest coś, co sprawi mi radość? Pewnie troszkę tak, tak by było, natomiast zastanawiałam się, to czy trening mentalny, czyli iść w coś, co... Ja jak, słuchajcie, siadałam z klientkami, gdy siadałam i mogłam pokazać im życie z innej perspektywy, mogłam wesprzeć ich, mogłam ich zainspirować, mogłam dodać im otuchy, to oprócz tego, że one ode mnie dostawały tą energię i lepiej się czuły, to ja też cudownie się czułam. Ja po prostu czułam, że rosnę. Jak ja zaczęłam, jak ja o tym rozmawiałam, jak ja rozmawiałam o życiu, jak ja ich inspirowałam do pewnych, czy podpowiadałam pewne wskazówki, to ja normalnie kwitłam. Ja czułam, że oprócz tego, że one dostają energię, to między nami się zmienia energia. Ja po prostu czułam się fantastycznie. Także poszłam za tym moim wewnętrznym uczuciem. Tym, co sprawia, że czuję się fantastycznie. I znowu zaczął się kolejny etap. Rok Akademii Trenerów Mentalnych, kursy, szkolenia związane z pracą mówcy, szkolenia psychologiczne, szkolenia emocjonalne, szkolenia mentalne, szkolenia, które miały nauczyć mnie pracy z drugim człowiekiem, otworzyć się na drugiego człowieka, ale przede wszystkim zrozumieć siebie. I tutaj cała ta historia, słuchajcie, wciągnęła mnie do takiego stopnia, że ja zrozumiałam, że wszystko opiera się o mnie, że gdy ja potrafię, znajduję narzędzia i sposoby, różne narzędzia i sposoby na to, jak radzić sobie w swoim życiu, na to, jak ja to robię, to dzięki temu mogę dzielić się z ludźmi, inspirować ich do tego, jakie ja miałam sposoby, jakie miałam ja możliwości. I to sprawia, że ja od 3 lat zajmuję się dodatkowo treningiem mentalnym. Dzielę moją pracę na to, że pracuję 2 dni w salonie, raz w miesiącu robię szkolenia. Resztę pracy robią moi pracownicy, natomiast ja oprócz tego zajmuję się treningiem mentalnym i mogę inspirować ludzi, prowadzić szkolenia w internecie, pisać książki, co daje mi niesamowitą frajdę. I znowu są kolejne schody i znowu 3 lata pracuję za praktycznie żadne pieniądze, ale wiem, że to jest wszystko proces, który daje mi możliwości rozwoju, daje mi możliwości nauczenia się czegoś, daje mi możliwości zrozumienia siebie, a dzięki temu bycia lepszym trenerem. I ja idę znowu za głosem serca i znowu mam schody po drodze i jestem czasami zmęczona i nie mam już jednego dziecka, tylko w tym momencie już mam 3 dzieci, gdzieś w międzyczasie podczas tego, że równolegle mam rodzinę, że równolegle do tego muszę opiekować się i tą rodzinną stroną życia, co kobiety oczywiście mają no bardzo, bardzo związane są z tą rodzinną część, z tą rodziną, to jeszcze rozwijam się równolegle do tego cały czas w tej mojej sferze życia, która jest dla mnie, która po prostu gdzieś wewnętrznie mnie rozwija, która sprawia, że ja jak robię to, to czuję radość, która sprawia, że ja czuję misję, że jak robię to, to pomagam komuś, to ktoś na tym korzysta, to może świat nawet staje się lepszy. Poza tym pokazuje też kobietom inną perspektywę, że mogą to robić, mogą mieć dzieci, rodzinę i nie muszą zamykać się tylko na ten jeden świat, ale robić też coś więcej, coś dla siebie. Także słuchajcie,
nie chcę pokazywać, że ta droga, którą ja wybieram, czyli droga, gdzie idę za głosem serca, gdzie idę za głosem pasji, gdzie mimo tego, że miałam i mam nadal stabilną sytuację zawodową, krok po kroku, że mogłam wybierać łatwe ścieżki, to ja szłam za tą intuicją, to ja szłam za tym, co sprawia mi radość, to ja szłam za tym, co sprawia, że czuję się fantastycznie, że czuję się cudownie. I do tego też Cię namawiam. Także jeśli masz jakiś talent i dar, jeśli masz coś, co sprawia Ci radość, co sprawia, że czujesz się super, co sprawia, że czujesz, że Twój poziom energii się podnosi, gdy to robisz, to posłuchaj tego. I wiadomo, że nie można czasami skakać z główką do pustego basenu, bo ja czasami tak niestety tak robiłam i wtedy sobie pomyślałam, Boże, szalona. Ale mimo wszystko na przestrzeni lat uważam, że warto. I uważam, że takie życie jest zupełnie innym życiem niż idąc do pracy z musu, idziesz do pracy, bo trzeba, bo tam tylko zarabiasz, bo i nie płynie za tym nic więcej. A jeszcze dodatkowo dodam Ci, że moja siostra, która przez 10 lat pracowała w banku, po 10 latach się przebranżowiła, w tej chwili też ma swój salon i zakłada rzęsy, jest stylistką rzęs. Po prostu gdzieś po drodze przeżyła dosyć trudne momenty wewnętrzne, gdzie jej praca nie była spójna z jej wnętrzem. Jeśli masz taki dar, a masz dar, masz talent, który możesz wykorzystać, to nie musisz od razu rzucać swojej pracy. Możesz pewne rzeczy równolegle robić, ale idź w tą stronę. Słuchaj tego serca i tego daru, który gdzieś tam, tego talentu, który masz i który do Ciebie cicho szepcze i wykorzystaj go, bo on przyniesie radość i Tobie, i innym. I uwierz mi, przyniesie Ci także spełnienie, nie dość, że zawodowe, to spełnienie finansowe, tak? Bo nie ukrywajmy, że nasza praca ma być też dla nas spełnieniem finansowym. Nawet jak na początku się tak nie wydaje. Bo gdy 15 czy 16 lat temu rozpoczynałam pracę jako stylistka paznokci, słuchajcie, popyt na moje usługi był prawie że zerowy. Bardzo niewiele kobiet wykonywało ten zawód. Ja nie mogłam wiedzieć, że przyjdą czasy, gdzie kobiety od 15 do 80 roku życia będą wykonywały sobie takie zabiegi, takie usługi. Ja tego wtedy nie mogłam wiedzieć. Ja mogłam tylko iść za głosem serca i krok po kroczku. Czasami było trudno, czasami płakałam, czasami byłam zmęczona, ale jednak to uczucie wewnętrzne sprawia, że się nie poddajesz. Bo wiesz, że po prostu chcesz to robić, że to jest dla Ciebie fajne, że to jest dla Ciebie przyjemne, że to jest coś, co sprawia Ci radość. Życzę Wam, żebyście się nie zamykali i nawet w tych czasach, gdzie wymaga się od nas tej elastyczności, po prostu poszli za głosem serca. Po prostu posłuchali tego, co Wam w duszy gra, za swoim talentem. Całuję Was bardzo serdecznie. Dziękuję oczywiście za lajki i subskrypcje. I do zobaczenia.